Cześć, witam Was serdecznie. Mamy poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Z tej strony Rekin Biznesu. Słuchajcie, dzisiaj mega materiał na temat portfela kryptoemerytura i pewne rzeczy, które wydarzyły się, mogą się wydarzyć i jakie będziemy stawiali kroki następne w naszych tutaj projektach, zakupach, sprzedaży. Słuchajcie, tak jak mówiłem, tak i uczyniłem, czyli ustawiłem ostatnio sprzedaż projektu. No właśnie, projektu i zapomniałem którego. Nie Ravencoin, a Terra Luna. O, przepraszam bardzo, że się gdzieś mi to wyleciało z głowy, bo myśli nachodzi wiele, a chciałbym to skupić się, żeby było poprawnie. A więc ustawiliśmy wyjście z Luny z czterokrotnym zyskiem, moi drodzy. Czyli zarobiliśmy 100 dolarów. Minus 25, czyli 75 dolarów na czysto. Następnym projektem, który jest ustawiony do wyjścia, jest RWN, czyli Ravencoin, też jest ustawiony na zarobek 75 dolarów. Ale chciałbym Wam powiedzieć o tych projektach, które mamy już w portfelu i które naprawdę są bardzo dobrze wybrane, moi drodzy. A mianowicie o projekcie na przykład Solana. Solana, która teraz uruchamia na swojej platformie całą strukturę DeFi, która rośnie w ostatnim czasie, czyli dzisiaj na przykład notowanie o 40 parę procent do góry. A więc zobaczmy, że gdybyśmy zerknęli, mamy 3 projekty, 4 moje, prawie 5, ale 3 projekty, 4 projekty prawie w okolicach 100% zarobku, moi drodzy. I chciałbym Wam powiedzieć, że z jednej strony tutaj na rynku kryptowalut słyszy się o tym i zaraz chwilę Wam pokażę, że Bitcoin jest cały czas promowany do 100 tysięcy dolarów na sam koniec roku i wszelkie takie, można powiedzieć, założenia ku temu są jakieś optymistyczne. I te założenia mają się ziścić, jeżeli nic nie wydarzy się w czasie tego okresu, czyli od załóżmy września do grudnia, w sensie takim, że nie wprowadzą lockdownów, nie będzie czwartej fali i różnych innych rzeczy, które mogłyby przyczynić się do załamania tego kursu na rynku kryptowalut. Bo powiem Wam, że ostatnio mówiłem nawet w swoim filmiku, oczywiście korzystając z jakiegoś artykułu, że jeżeli Bitcoin przekroczy 65 tysięcy, pojawią się nowi inwestorzy i zacznie się to typowe FOMO. A od 65 tysięcy, moi drodzy, no to mamy 35%, wystarczy nam, żebyśmy wyhaczyli i zrobili 100 tysięcy. Więc to nie jest oszałamiający jakiś wzrost, 35%, skoro widzimy, że projekty, które są na fali, czyli była to Luna, jest to teraz Solana, jest, ale teraz ma lekką korektę RWN, Ocean Protocol, Link, NIR, o którym wczoraj mówiłem w moim filmiku mega na temat blockchaina i przyszłości. I dzisiaj, moi drodzy, ja mam zarobione te 50 dolarów z tego projektu, który kupiliśmy, czyli z Luny. Ja mam dwa dzisiaj typy i ustawiamy pozycję wejścia, a więc myślę, że kto jest ze mną, a piszą do mnie, coraz więcej ludzi piszą do mnie, że idąc ze mną, czyli tą samą drogą podążając, zarabiają pieniądze ludzie. I tu nie ma lipy, bo moi drodzy, ja pokazuję realnie, co jest na portfelu. Ja nie pokazuję Wam tutaj wymyślonych rzeczy. Ja nie pokazuję tu portfeli gdzieś zbudowanych wirtualnie na jakichś tam platformach i mówię sobie, że inwestuję 50, inwestuję 100 czy ileś dolarów i to jest po prostu fikcją, tylko wy to widzicie i wszystko dzieje się na żywo, na live, tak? To jest mój portfel 737, ale jeżeli weźmiemy przegląd, mam 773 dolary, moi drodzy. I naprawdę, jeżeli pójdzie jeszcze troszeczkę ten portfel do góry, no to z tych 300 ostatnio dolarów, kiedy mogli ludzie się zapakować, moi drodzy, bo co jest najfajniejszego w tym wszystkim, w tym portfelu kryptoemerytura, że tutaj można wejść w każdym momencie, moi drodzy. Ustawić sobie punkty wejścia na podstawie pewnych tutaj
filmików, które wcześniej można obejrzeć, tak? Zatytułowanych Kryptoemerytura. I tu nie ma tak, że po prostu my kluczowo ładujemy się tylko w jeden projekt i to wszystko i kończymy na tym i nie wiem, mamy zamknięte drzwi po prostu i już nie będziemy tutaj nic zmieniać i ludzie po prostu gdzieś nie będą dołączać do tego, bo no bo co tu łączać, jak tu jest kupowane jedno w kółko i to samo, cena jest praktycznie jedna ta sama i czekać będziemy na to 150 lat. No nie, właśnie nie. Właśnie każdy może dołączyć, bo zobaczcie, dzisiaj będziemy kupować dwa następne projekty, moi drodzy, i to będzie reinwestycja już. To już nie będzie tu dokładanie. My inwestujemy pieniądze, które zarobiliśmy. I powiem wam, że kupuję dzisiaj dwa projekty po 50 dolców. To, co obiecywałem i to, co będziemy robić. Jeżeli zarobimy jakieś odpowiednie pieniądze, to reinwestujemy całość i dzielimy to nie znowu na 4 po 25, ale dzielimy już na 2 po 50. Można było zamknąć dzisiaj Ravencoina i zastanawiam się nad tym, ale spokojnie jeszcze, nie napalajmy się. Nawet jak przyjdzie korekta na tym Ravencoinie, to myślę, że i tak on kiedyś załapie tą granicę razy 4. Można by było pozamykać te projekty Ocean Eleven, Sol, Link, NIR, Bitcoin i poczekać do lekkiego cofnięcia się i ponownie wejść, ale ja uważam, że mamy czas. Poczekamy, a to, co się ziści i to, co się zarobi, zainwestujemy sobie powtórnie, tak? Są otwarte, moi drodzy, jeżeli zobaczycie, mamy otwarte, tutaj, żeby tylko wejść do tego, to wezmę do DAI. Zobaczcie, mamy otwarte cztery pozycje zakupu, jedną pozycję sprzedażową, a więc spokojnie, spokojnie czekamy na to, co się wydarzy na rynku. Jeżeli będzie korekta, no to my sobie to kupimy. Duża korekta nie będzie, moi drodzy. Gdzieś chodzą po prostu jakieś wieści, że Bitcoin może osunąć się na 40 tysięcy, ale to jest maks. Więc taka korekta pozwoli nam wejść te projekty, które tutaj sobie wcześniej ustawiliśmy. I teraz dwa projekty, o których chciałbym dzisiaj porozmawiać. Za te pieniądze, moi drodzy, które żeśmy zarobili. O, cofnę się tutaj do rynku spot. Mamy 100 zł, 100 dolarów mamy, moi drodzy, otwarte w czterech pozycjach i po 25 dolarów, a dzisiaj otworzymy dwie pozycje po 50 dolców. I pierwszą pozycją, o której mówiłem w moim ostatnim filmiku, jest Polkadot, moi drodzy. A więc przejdźmy sobie od razu do rynku. Wpisuję sobie DOT, czyli Polkadot, tak? DOT, moi drodzy. Zobaczcie, poszło to 10%. Ale co mamy kupiony DOT? Chyba coś ja tu przeoczyłem już. Zaraz zobaczmy. A my mamy na portfelu chyba DOT, moi drodzy. A ja już po prostu. A mamy Polka. Dobra. Okej, spoko. Spoko, przepraszam. Po prostu prowadzę. Niektóre rzeczy gdzieś to mi umknęło. Dobra, Polkadot jest, więc chciałbym powiedzieć o następnym projekcie. To za chwilę zweryfikujemy i weźmiemy jeszcze jeden projekt, który też mam gdzieś w zanadrzu. Moi drodzy, mówi się o tym projekcie już od dawna, a jest on cały czas z tyłu i to jest Hedera Bar. O, tutaj jest, mamy go tutaj. Tak, mamy, jest tutaj. Moi drodzy, chciałbym wam pokazać ten projekt. Projekt, który też buduje swój ekosystem, który buduje swoją tutaj sieć. Zobaczcie, on jest stabilny cały czas, był na 0,41, 43, 40, później spadł bardzo, bardzo na dół, na 0,15, czyli o 50%. I teraz zobaczcie, wyszczelił do góry na 0,27 i mamy tutaj korektę. I ja uważam, że warto ten projekt kupić do portfela, żeby wam pokazać, o co chodzi, tak? Wychodzimy sobie tutaj, naszykowałem artykuł, ale to za chwileczkę. Piszemy sobie Hedera Bar, tak? Proszę bardzo. I pokazuję, to jest Hashgraph. I teraz zobaczcie sobie, tu jest ich Hedera, jest ich strona, moi drodzy, żeby wam pokazać, o co chodzi.
Czyli część prędkości zapewnia zdecentralizowane zarządzanie na dużą skalę. I moi drodzy, tutaj możecie sobie zobaczyć, co ten projekt sobą reprezentuje i jakich ma tutaj promotorów, tak? Dołącz do przyszłości zbudowanej na zaufaniu. Hedera to najczęściej używana sieć publiczna klasy korporacyjnej, dzięki której Twój cyfrowy świat będzie dokładnie taki, jak powinien być. Twój H-bar to natywna energooszczędna kryptowaluta Hedery, która napędza zdecentralizowaną gospodarkę. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, przedsiębiorstwem, twórcą czy konsumentem, Hedera wkracza poza blockchain dla programistów, aby stworzyć nową erę szybkich, uczciwych i bezpiecznych aplikacji. A więc jest to następny, można powiedzieć, blockchain, który również chce zaoferować ludziom ogromne, ogromne możliwości, twórcom, przeczytałem wszystkim, którzy tylko chcą na tym blockchainie budować swoje aplikacje i różne inne rzeczy. I ten właśnie projekt, moi drodzy, klikam tutaj, wracam do i ten właśnie projekt uważam, że wyląduje i to, moi drodzy, za 50 dolców w naszym portfelu. Ale, moi drodzy, ja ustawiam dosyć nisko wejście, moi drodzy, bo ustawię sobie na 20.023. Biorę to kup, tak? Zjeżdżam sobie tu na dół i tu sobie zaznaczam 23. I moi drodzy, i tu łącznie zaznaczam 50 dolarów gotowe i kup Hedera Bar, tak? Zlecenie utworzono. Mamy tutaj otwarcie tego właśnie tokenu do naszej. Do naszego portfela, moi drodzy. Nie wiem, czy zaznaczyłem. Gotowe. Nie wiem, czy zaznaczyłem to gwiazdką, ale zaraz sobie wejdziemy do tego. O, pyk. Dobra. Zaznaczone jest. Jest w naszym ulubionym portfelu, a więc Hedera Bar jest przygotowana na to, żeby po zakupie znalazła się w naszym portfelu. Moi drodzy, dużo osób do mnie pisze najróżniejsze wiadomości, a co ja myślę na temat tego, a co ja myślę na temat tamtego projektu i tak dalej. Moi drodzy, ja powiedziałem, projektów jest 6000 i nie da się powiedzieć, czy każdy projekt jest fajny i czy każdy projekt niesie za sobą, nie wiem, jakiekolwiek obietnice i czy one się ziszczą, czy one będą realizowane, czy one będą po prostu na tyle mocne i na tyle wdrażane, żeby ten projekt, nie wiem, przynosił kolosalne zyski, tak? Zobaczcie, te projekty, które my wybieraliśmy tutaj do tego portfela, czyli jeżeli weźmiemy sobie nasz portfel, no to te projekty naprawdę odnoszą jakieś tutaj znaczące w tym świecie kryptowalut podłoże, tak? Wnoszą. I tu nie ma żadnych przypadkowych jakichś tam projektów, które są gdzieś wybrane z dupy i tak dalej. No, wybieramy to z głową i myślimy o tym, że za jakiś czas, idąc pewną drogą, te projekty będą wnosiły nowe innowacje i będą rosły na wartości, tak? Dot mamy, a więc to już, moi drodzy, znika, tak samo obiecujący bardzo projekt. Dobra, ale wyjdźmy jeszcze do rynku. Weźmiemy sobie spot, weźmiemy sobie fiaty. Moi drodzy, i teraz idąc dalej takim tropem, które warto jeszcze projekty mieć w naszym portfelu. Mówiło się też o NFT, o Flow, ale ja nie będę się pakował we Flow. Czyli za mamy już na naszym tutaj portfelu, tak? Mówiono też o GRT, o Graf, tak? O tym projekcie, ale on, zobaczcie, tu poszedł bardzo dużo do góry ostatnio i no można by było go się jeszcze zapakować, a pokażę Wam ten projekt jeszcze też również tutaj w tej mojej tutaj chromie wpiszemy sobie GRT, czyli projekt Graph GRT krypto. Zobaczcie, pokazuję Wam, jak szukać po prostu wiadomości na temat. Get wyszło, Jezus. Jak szukać po prostu wiadomości, tak? Na temat danych projektów kryptowalutowych, tak? The Graph. Zobaczcie, jak ja sobie tutaj otworzę, to
to na Twitterze otwiera mi się najnowsze wiadomości i mam wszystkie je przetłumaczone od razu po polsku. Ktoś się zapyta. No, taką opcję sobie wybrałem tutaj na iPadzie i tłumaczy mi od razu, tak? Chcesz odczytać paragrafy z aplikacji frontendowej, ten samouczek opisuje, jak to zrobić, jak myślisz, ile sieci The Graph obsługuje i czy może je wszystkie wymienić, wykres ogłasza nagrody i tak dalej, i tak dalej. I ten The Graph, moim zdaniem, również warto się tutaj zainteresować, tak? Cena, wykres wiadomości, nie, tutaj mamy The Graph, tak? To jest, powiem wam, ten projekt po prostu gdzieś napisał, no gdzieś w komentarzu zwrócił mi uwagę na ten projekt jeden z widzów, tak? I zobaczcie, ja czytam wszystkie komentarze i staram się na nie odpowiadać i widzę to, co do mnie piszą widzowie. Jeżeli mówią o czymś, co jest istotne i co pojawia się na rynku, no to ja na to zwracam uwagę. I to jest The Graph, to jest protokół indeksowania służący do odpytywania sieci, takie jak Ethereum i PFS. Każdy może stworzyć i publikować otwarte interfejsy API, zwane podgrafami, dzięki czemu dane są łatwo dostępne. No i tutaj mamy wszystko globalne interfejs API, GraphQL. Pożegnaj się z niestandardowymi serwerami. No i tu jest oczywiście Web3, to nowy stos dla redykowanego lepszego internetu. O tym, co mówiłem, to jeszcze były takie projekty tam odnośnie takiego nowego internetu, był taki projekt API 3. To jest, zobaczcie, The Graph też, tyle się buduje. No, na wspólnym, neutralnym fundamencie. No, jest tego masa tych informacji. I tak jak wam pokazałem, wpisuję to w Google, czytam sobie. Zobaczcie, ile ma obsługiwanych sieci The Graph: Ethereum, Polygon, Arbitrium, BSC, Celo, tu jest XDAI, POA, Phantom i tak dalej, i tak dalej. A więc ten projekt też będziemy kupowali do naszego portfela. I powiem wam, że można było go kupić tylko za 25, ale słowo się rzekło, kobyłka u płota, kupujemy za 50, tak? Wchodzimy z powrotem na rynek Binance. The Graph mamy do BUSD. Zaznaczam sobie go tutaj, cyk. I powiem wam, że jeżeli ten projekt będziemy kupować za 50, to ja ustawiam pozycję wejściową również dosyć nisko i ustawiam ją tutaj, moi drodzy. Czyli ustawiam ją na 0,77. I tak sobie ustawiam i tak będę czekał, moi drodzy. 0,77. Jest to większa suma, moi drodzy. A więc nie muszę się spieszyć. 0,77 ustawiam 100% i kup DGRT, tak? Gotowe, moi drodzy. No i co, dlaczego nie weszło mi tu? Jeszcze raz. GRT, kup. O, zlecenie utworzone. Tak? Mamy za 100%? Tak. Czyli dwa projekty dzisiaj w naszym portfelu są ustawione na następne zakupy. I moi drodzy, cierpliwość i odpowiednie wejście w projekt pozwala nam zarabiać określone pieniądze. To pokazuje tak naprawdę, że fajne wejście w Lunę pozwoliło nam zarobić 75 dolców. Sensownie, nie spiesząc się, czekając na odpowiedni moment, powinniśmy wykorzystywać właśnie takie momenty, kiedy rynek pikuje w dół, moi drodzy. I warto było mieć pewne pieniądze również na portfelu na ten czas. Ale my mamy mały na razie portfel zbudowany, moi drodzy, żebyśmy mogli sobie jeszcze odkładać te pieniądze i czekać Bóg wie ile. My będziemy realizować i kupować projekty właśnie na tych spadkach, kiedy rynek będzie miał cofkę. Będzie sobie to czekało spokojnie. To nie jest potrzebne nam na jutro na zakupy, na bułki, na chleb, żeby wykarmić dzieci, czy żeby kupić wyprawkę do szkoły, czy coś innego. To są pieniądze przeznaczone na długoterminową inwestycję i taki tutaj jest plan, moi drodzy. Plan realizacji zysków, reinwestowania i zarabiania na swoją emeryturę. Uważam, że jest to sensowne, jest to wszystko pokazane prosto, czytelnie. Widzicie wszystko, widzicie otwierane pozycje, widzicie zyski. Zobaczcie,
cały czas to pracuje, to nie jest gdzieś, że to jest ustawione i po prostu pokazuje nam tylko i wyłącznie jeden fragment. Zobaczcie, cały czas kasa pracuje na portfelu. A więc mam nadzieję, że ludzi będzie przybywało na kanał, będziemy razem tworzyć na Discord jeszcze lepszą społeczność niż teraz jest, będziemy sobie razem wzajemnie pomagać i razem wzajemnie będziemy budować naszą przyszłość, inwestując w kryptowaluty. Dziękuję serdecznie dzisiaj za uwagę. Dziękuję serdecznie za to, że przebiłem 4000 subskrypcji. Moi widzowie są dla mnie naprawdę mega ważni i chciałbym podziękować jeszcze ludziom, którzy wspierają mój kanał, którzy dotują go. Moi drodzy, powtarzam i będę powtarzał, że jeżeli ktoś mi pomaga, ja pomagam mu i może liczyć na moją pomoc. Jeżeli ktoś dotuje mój kanał, ja będę starał się, żeby on z tego tytułu również uzyskał informację, żeby mógł sobie odrobić tą niedużą wpłatę szybko, żeby podjął odpowiednie kroki, żeby to wszystko mogło zadziałać i inwestycja, żeby przynosiła mu jakiś tam profit. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się, cześć.